Jeśli mogę, to zadam Ci bardzo niewygodne pytanie. Jak zachowujesz się i co masz w sercu, jeśli w Twojej wspólnocie albo koło Ciebie pojawia się osoba, która ma dużo większe dary od Ciebie? Wiem, że jest to trudne pytanie, ale na te trudne sprawy zapraszam Cię w tym odcinku Kwadransika ze Słowem. Witajcie kochani bardzo, bardzo serdecznie. Jak już zapowiedziałem przed chwilą, dzisiaj trudne sprawy w wersji kościelnej, w wersji wspólnotowo-charyzmatycznej, no ale jest to wszystko bardzo życiowe. Będziemy przyglądali się, jak ostatnio dość często królowi Dawidowi, czyli człowiekowi, który był człowiekiem według Bożego serca. Będziemy patrzeć na jego życie i uczyć się, jak żyć tak, aby Bóg w naszych wspólnotach, wszędzie, gdzie jesteśmy, na co dzień był uwielbiony. Także zapraszam Was do otwarcia Słowa Bożego na dzisiaj już 18 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Idziemy jak burza do przodu i będziemy czytać 18 rozdział od wersetu 5 do 18. Więc rozpocznijmy czytanie Bożego Słowa. Śledźcie ten fragment razem ze mną i przeczytajmy go wspólnie. Dawid wyprawiał się i wiodło mu się dobrze, dokądkolwiek go Saul posyłał. Saul więc ustanowił go dowódcą wojska. Dawid był lubiany nie tylko przez cały naród, ale też przez dworzan Saula. Gdy przybyli oni i wracał Dawid po zabiciu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw króla Saula, przy wtórze bębnów, okrzyków i cymbałów, i zaśpiewały kobiety wśród grania i tańców. Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Saul bardzo się rozgniewał, bo nie podobały mu się te słowa. Mówił: Dawidowi przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu tylko królowania. I od tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem. A oto nazajutrz duch zesłany przez Boga opanował Saula, który popadł w szał wewnątrz swego domu. Dawid tymczasem grał na cytrze, tak jak każdego dnia. Saul trzymał w ręku dzidę i rzucił Saul dzidą, bo myślał, przybije Dawida do ściany. Lecz Dawid dwukrotnie tego uniknął. Saul bardzo się bał Dawida, bo Pan był z nim. Od Saula odstąpił. I dlatego Saul odsunął go od siebie, a ustanowił wodzę nad tysiącem żołnierzy. I tak odbywał wyprawę na oczach ludu. Dawid we wszystkich przedsięwzięciach miał powodzenie. Pan był z nim. Saul, widząc, że mu się dobrze powodzi, drżał przed nim. Przeciwnie, cały Izrael i Juda miłowali Dawida. Wyprawiał się bowiem i powracał na ich oczach. Po tej historii można w bardzo jasny sposób zobaczyć, czy rozeznać, czy coś jest Bożym dziełem, czy nie. Każde dzieło, które budujemy, też list do Koryntian o tym mówi, że będzie poddany próbie ognia. I te dzieła, które są dziełami Boga, ostoją się, a te, które są dziełami tylko ludzkimi, spłoną. Więc nie musimy panikować w naszym życiu, kiedy cokolwiek, co robimy, czy coś, co jest dla nas ważne, coś, co w naszym poznaniu jest Bożym dziełem, jest poddawane próbie. To jest bardzo naturalny proces, to jest bardzo biblijne, że wszystko, każde dzieło musi zostać poddane próbie. Ale później po owocu okazuje się, czy było to dzieło Boga, czy było to dzieło człowieka. Jeśli człowiek zaczyna walczyć z tym dziełem, zaczyna używać swoich sił, swoich wpływów, wszystkiego, co ma, żeby coś zniszczyć, a coś nie jest niszczone, coś jest dalej błogosławione, to może to być znak tego, że Bóg się do tego przyznaje, że człowiek walczy nie z innym człowiekiem, nie walczy z czymś ludzkim, ale walczy tak naprawdę z Bogiem i z Jego dziełem. Zobaczcie, że Dawid był postawiony w miejscu, w którym stał, w którym był przez Boga. I jak to arcybiskup Ryś bardzo trafnie niedawno ujął, wszystko w tej historii było dobrze do jednej głupiej piosenki. Do piosenki, którą zaśpiewały kobiety na oczach, czy na uszach, czy jakkolwiek w obecności króla Saula. Król Saul, kiedy usłyszał, że Dawid pobił dziesiątki tysięcy, on tylko tysiące, jemu to się nie spodobało.
Co się pojawiło? To, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Zazdrość. Pojawiła się w sercu króla Saula zazdrość, że jest w jego królestwie ktoś, kto ma więcej. Jest w jego królestwie ktoś, komu przypisuje się więcej niż samemu królowi. Kto jest ponad nim w rozumieniu takim właśnie, że dworzanie, ludzie, którzy byli właśnie gdzieś jego ludem, bardziej zaczynali patrzeć na Dawida niż na samego króla. Pojawił się w jego sercu kompleks. I to też mówi wiele o sercu Saula, ponieważ taki kompleks pojawia się w sercach tych, którzy sami są niedowartościowani, którzy potrzebują opinii ludzi z zewnątrz, żeby wiedzieć, że są cenni, że są ważni. Potrzebują, żeby bić im brawo, żeby ich klepać po ramionach i chwalić publicznie, żeby ich duma wzrastała, żeby ich poczucie wartości było na właściwym miejscu, na właściwym poziomie. Ja nauczyłem się takiej jednej lekcji, że jeżeli ja w moim życiu nie będę polegał na oklaskach innych, jeśli ja w moim życiu nie będę przywiązywał żadnej uwagi do tego, czy mnie ludzie chwalą, to kiedy przyjdzie fala krytyki, nie będę miał z tym żadnego problemu, bo moja wartość i to, kim ja jestem, jest oparte o Boga, o to, co Bóg o mnie mówi, o to, co Bóg o mnie myśli, o to, co Bóg sądzi na mój temat, nie o to wszystko, co ludzie mówią dookoła. No, ludzie są jak wiatr, słuchajcie, jak te właśnie tyczki na wietrze. Raz wieją tak, raz wieją w inną stronę. Niedawno widziałem na Facebooku, jest kilka takich osób, które gdzieś dość mocno starają się mi uprzykrzyć życie na Facebooku i komentują różne złe rzeczy, tam pisząc zawsze. I przez przypadek wszedłem na jakiś post sprzed 2 lat i ta sama osoba była po prostu zachwycona mną. A po roku czy po półtora jest pierwszą, która urwałaby mi głowę. Więc to jest jeden z wielu przykładów, w których można zobaczyć i można przekonać się o prawdzie tego, co teraz czytamy, o tym, że to jest dalej aktualne, że ta historia jest naprawdę bardzo na czasie. Nie przywiązuj uwagi do tego, co mówią o tobie ludzie, bo nie ma to żadnej wartości, żadnego znaczenia. Myśl i koncentruj się na tym, co mówi o tobie Bóg. Więc Dawid był w takim miejscu dość trudnym, był w trudnym położeniu, ponieważ Pan Bóg postawił go w tym miejscu, a król zaczął być zazdrosny. I przekładając to na nasze życie również, patrząc na życie we wspólnotach, myślę, że wielu z was, którzy oglądacie ten odcinek, jesteście we wspólnotach, żyjecie z innymi wierzącymi ludźmi. Jak bardzo często pojawia się taka sytuacja w naszym życiu, kiedy jesteś we wspólnocie i nagle przychodzi ktoś, kto zaczyna mieć dużo bardziej obfite dary niż ty. Przez niego Pan Bóg zaczyna mówić dużo częściej, zaczyna przez niego działać dużo więcej. Ty się modlisz, nic się nie dzieje, a ktoś przychodzi, modli się i się dzieje. To jest pierwszy moment, żeby zbadać swoje serce. Pan Bóg może celowo postawić taką osobę obok ciebie, byś sprawdził swoje serce. Jak zareagujesz? Czy zareagujesz jak król Saul, który powie: no nie, no przecież to ja tu jestem liderem. Ja tu jestem osobą, która w tej posłudze już jest tak długo. Przecież ja jestem osobą, przez którą Pan Bóg powinien się posługiwać, nie ta osoba. A Bóg działa przez kogo chce, jak chce, żeby sprawdzić często nasze serce, albo żeby dokonać czegoś po prostu po swojemu. Bóg nie musi nam się tłumaczyć. Ale dla nas jest to lekcja, dla nas jest to bardzo ważna lekcja. Gdzie jest moje serce? Czy moje serce jest oparte o to, co powiedzą o mnie ludzie? Czy moje serce jest oparte, uwaga, bo to jest bardzo subtelna rzecz, czy moje serce nie jest przypadkiem bardziej niż na Bogu oparte na tym, co dla Niego robię? Czy może moja posługa jest dla mnie źródłem dumy i chluby? Co jeśli by zabrali twoją posługę? Co jeśli by twoja posługa miała się skończyć od następnego dnia, bo dostaniesz zakaz od proboszcza? Co byś powiedział? Co byś zrobił? Czy masz pokój w sercu? Czy uważałbyś, że świat nie będzie już zbawiony, bo ciebie nie ma w tym planie zbawienia? Nasze serca muszą być sprawdzone, muszą być doświadczone takimi próbami. I Bóg doświadczał również serce króla Saula, i niestety on tej próby nie przeszedł. Potraktował dar człowieka, który był pod jego autorytetem, jako zagrożenie.
To jest ryzyko, że potraktujemy obdarowanie ludzi, którzy są z nami w jednej drużynie, w jednej wspólnocie, nie jako szansę na to, by działy się większe, wspanialsze rzeczy, by Bóg był uwielbiony, ale potraktujemy to jako zagrożenie, że ktoś będzie pewnie chciał tym darem sprawić, że mój autorytet będzie zachwiany. To jest bardzo lękowe i chore podejście. I powiem wam, że moim zdaniem ten problem jest przyczyną wielu przykrych sytuacji, które dzieją się w internecie, hejtu, który się rozlewa. Ludzie nie potrafią dostrzec w drugim człowieku daru. Nie potrafią, nawet jeśli go dostrzegą, to nie potrafią za ten dar uwielbić Boga, ale zaczynają z człowiekiem walczyć, bo boją się, że stracą swoje. Boją się, że coś pójdzie nie po ich myśli, że to oni przestaną być ważni i wpływowi. I wielu z nas się do tego nie przyzna, ale w sercach tak często jest. Dlaczego naszą reakcją nie jest tak, jak powinno być, że zobaczymy w człowieku dar, będziemy go zachęcać, będziemy go wspierać? Czasami na warsztatach dla posług pytam, kiedy ostatnio podszedłeś do człowieka we wspólnocie i powiedziałeś, ale super, że się za mnie pomodliłeś i przekazałeś mi taki obraz, jest to dla mnie wielką zachętą. Jesteś dla mnie wielkim zbudowaniem. Chcę też tak jak ty się modlić. Chcę tak jak ty widzieć więcej, słyszeć więcej. Powinniśmy jedni drugich brzemiona nosić z jednej strony, ale z drugiej strony dostrzegać w sobie dar i zachęcać do wzrostu. To jest naprawdę wielka rzecz, wielka odpowiedzialność, którą Pan Bóg nam zostawił. Chciałbym, byśmy spojrzeli też na chwilkę na świętego Pawła, bo on też był człowiekiem, który miał wielki autorytet. Był człowiekiem, który zaniósł Ewangelię tak bardzo, bardzo daleko. I można by było wtedy sobie też pomyśleć, no, że był obiektem zazdrości wielu ludzi dookoła. Był człowiekiem, który miał tak wielkie obdarowanie, że wszyscy takie by chcieli mieć. A co sam święty Paweł powiedział o sobie i o tym, co jest jego misją i zadaniem? W pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdziale i 16 wersecie mówi tak. Nie jest dla mnie powodem do chluby, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelię. Słuchajcie, święty Paweł nie patrzył na swój dar jako na przywilej i zaszczyt. Patrzył jako na obowiązek. Mówi, gdybym tego nie robił, miałbym problem kiedyś na sądzie. Gdybym nie robił tego, do czego zostałem wezwany, gdybym nie korzystał z tych darów. Mówi, nie obchodzi mnie, czy jakiś ludzki sąd mnie osądzi, ale ja mam wypełniać powołanie, za które jestem w stanie oddać życie. To jest wzór wypełniania powołania i to jest wzór służby Bogu, który naprawdę w świętym Pawle możemy zobaczyć. Biada mi, gdybym nie głosił, biada mi, gdybym nie wykorzystywał daru, który Pan Bóg we mnie złożył. Słowo Boże mówi też, Jezus powiedział, że kto więcej otrzymał, od tego więcej wymagać się będzie. Więc nie próbujmy ludzi wkładać w szufladki, żebyśmy wszyscy byli w jednym szeregu. Jedni będą bardziej z przodu, drudzy bardziej z tyłu, ale życie każdego jest bardzo ważne dla Boga. Wszyscy tworzymy jeden pełny obraz. Więc zachęcajmy się nawzajem do tego, by służyć i by robić to z jak największą gorliwością. Ja powiem wam, że w mojej wspólnocie mam wiele osób, które są bardziej obdarowane prorocze ode mnie. I nauczyłem się tego, że ja kocham brać te osoby ze mną na posługi. Kiedy czasami mają tak precyzyjne słowa poznania, które są później potwierdzone, ja na początku słuchałem, mówię, z takimi detalami, czasami potrafią powiedzieć imię albo wiek danej osoby. Ja mówię sobie, ale ktoś wymyślił. Ale później ci ludzie przychodzą, mówią, to byłem ja, to i to się zgodziło. Ja jestem w szoku, bo ja takich detali zwykle nie słyszę, bardzo sporadycznie. A oni są krócej z Bogiem niż ja, a widzą więcej. I ja nauczyłem się cieszyć z tego, dawać im mikrofon i później wspólnie uwielbiać Boga za to, że kiedy patrzę na moją posługę później, widzę, że dzięki nim ona jest dużo bardziej wspaniała, dużo bardziej błogosławiona, dużo bardziej przynosząca chwałę Bogu. Także o to chodzi w charyzmatach, byśmy dostrzegali nawzajem je w sobie samych, w sobie nawzajem i zachęcając się, wspólnie uwielbiali Boga, nie traktując się jak zagrożenie, ale jako wielki dar. Także o to, Panie, chcemy Cię dzisiaj prosić, byśmy umieli w sobie dostrzec Twoje działanie, byśmy w drugim człowieku potrafili je dostrzec i zachwycić się darem, który dałeś nam nawzajem. Nie chcemy się ze sobą kłócić, nie chcemy zazdrościć, nie chcemy mieć pychy w sercu, ale chcemy uniżać się jedni przed drugimi,
abyśmy jeszcze doskonalej, Panie, uwielbili Twoje imię. Prosimy Cię, daj nam swoją łaskę i wylej swojego ducha na nowo, byśmy kochali Cię i służyli Ci jeszcze mocniej. O to Cię prosimy, Ojcze, przez cudowne imię Jezusa. Amen. Więc budujmy się nawzajem, zachęcajmy się i może zadzwoń dzisiaj do kogoś, w kim widzisz Boży dar i powiedz mu, że dobrze, że ten dar ma. Zachęć go do tego, by z niego korzystał. Bądźmy dla siebie zachętą, nigdy przeszkodą. Niech Cię Bóg błogosławi.